Cześć, ja nazywam się Dante i witam Was w kolejnym odcinku z serii Na Luzie, w której mówię luźno o grach. Tematem dzisiejszego odcinku będzie powrót jednej z moich ulubionych postaci z serii Mortal Kombat, czyli Johnny'ego Cage'a. Spekulacje dotyczące pojawienia się Johnny'ego w nowej odsłonie były już od czasów pojawienia się pierwszego trailera Making Of. Na jednym z monitorów w NetherRealm Studio mogliśmy zauważyć Johnny'ego Cage'a z Sub-Zero. Ale oliwy do ognia dodało pojawienie się Johnny'ego Cage'a w jednej z plansz jako ozdobnik. W zeszłą środę otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tego, że Johnny Cage pojawi się w najnowszej odsłonie Mortal Kombat. Ogólne ukazanie postaci bardzo mi się podobało, choć mam jedną obawę, która może się okazać bezpodstawna. Zacznijmy od wyglądu, ponieważ sytuacja przy nim jest dosyć zabawna. Johnny Cage z Mortal Kombat 11 nie przypomina mi w ogóle Johnny'ego Cage'a z Mortal Kombat X. Znacznie bardziej przypomina mi swoją wersję z Mortal Kombat 9. A wersja z Mortal Kombat X nie przypominała mi w ogóle wersji z Mortal Kombat 9. Co jest moim zdaniem dosyć śmieszną sytuacją. Pogadajmy teraz o stylu walki Johnny'ego, ponieważ powracają klasyczne ataki takie jak Shadow Kick, rzucanie kulami zielonej energii, czy pozbawienia swojego przeciwnika możliwości posiadania potomstwa. Ale poza klasycznymi atakami, mamy dosyć dużą nową ilość sposobów do zadawania bólu naszemu przeciwnikowi. Na przykład możemy zrobić zdjęcie z flashem naszemu przeciwnikowi, co go oślepia na parę sekund, co daje nam możliwość wykonania Fatal Blow, którego nie da się zablokować. Nową umiejętnością Johnny'ego jest używanie jego kastetów, które dają nam tymczasowy boost do ataku. Kolejną nową umiejętnością jest udawanie mima w niewidzialnym pudle. Ten atak przypomina mi X-Ray z Mortal Kombat 9. Nasz przeciwnik musi nas najpierw zaatakować, po czym my wykonujemy unik i wykonujemy ripostę. Powiem jeszcze małą ciekawostkę dotyczącą tego ataku, ponieważ pomysł na niego nie wziął się znikąd. Jest to nawiązanie do filmu, w którym występował Johnny Cage, pod tytułem Ninja Meme, za którą otrzymał nawet złotą malinę, co dowiadujemy się w komiksie. Ostatnim nowym i moim ulubionym atakiem jest przywołanie kaskadera, który może przytrzymać naszego przeciwnika lub go powalić. Powiem teraz o rzeczach, których się boję dotyczących Johnny'ego Cage'a. Choć może się okazać, że to są tylko moje niepotrzebne obawy. Boję się, że rozwój Johnny'ego Cage'a zostanie cofnięty do punktu, w którym poznaliśmy go pierwszy raz w reboocie serii. Na co wskazuje animacja, którą wykonuje Johnny Cage po wygranej walce, nie używając Fatality. Owa cieszynka pasuje mi znacznie bardziej do Johnny'ego Cage'a, którego poznajemy w pierwszym turnieju Mortal Kombat. Charakter młodego Johnny'ego Cage'a możemy określić jako egoistyczny dupek, który interesuje się tylko i wyłącznie własną karierą filmową. Ale przez wydarzenia w Mortal Kombat 9 jego charakter się tak rozwinął, że był w stanie poświęcić własne życie, aby uratować drugą osobę. I stał się kochającym ojcem, który poświęcił własną karierę filmową na wychowanie córki, ponieważ matka, czyli Sonia, nigdy dla niej nie miała czasu. Co zostaje nam powiedziane w grze? Bardzo lubię drogę, którą przeszedł Johnny Cage, od buca do kochającego ojca. I nie chciałbym, żeby zostało mi to zabrane, ale nie bierzcie tego zbytnio na serio, ponieważ to są tylko moje spekulacje, którymi chciałem się z wami podzielić. W ogólnym rozrachunku bardzo podoba mi się nowy Johnny Cage i mam nadzieję, że jego historia zostanie jeszcze bardziej rozwinięta w najnowszej odsłonie serii Mortal Kombat. Zachęcam Was do podzielenia się własną opinią na temat Johnny'ego Cage'a oraz zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Ja się z Wami żegnam, z tej strony Dante, cześć!